to robię? Rewelacyjnie. Tylko wolniej troszkę, bo nie chcę. Zatem jest to nagrać. Nagrać? Tak. Teraz nagrywam. No to cześć. Wiecie, dzisiaj robimy kopytkę z Sankowimi, no bo mamy nie pomagam w tym, ale nie to, że to jest trudne dla was. Ale napiszcie w komentarzu i zobaczycie sami, że możecie sobie zrobić kopytka. Pa! W następnym odcinku! Dobra, już nagrywam drugi odcinek, a teraz powiedz, z czego są te kopytka, bo pewnie ludzie nie wiedzą. Witajcie w drugim odcinku gotowania kopytek. Tak, witajcie w drugim odcinku kopytek, ale wiecie, że robimy nowym i wałkiem takim dużym i małym z ciasta. Nie wiecie, z dobrze, ale jak tym, no. Z tego ciasta. A co do tego ciasta? Ale w cieście jest mąka i co jeszcze? Jajka i cyk. Jajka i cyk. Cyk? Tak. Co to jest cyk? Nie wiem. Co? Sól. 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 A w garnku co gotowaliśmy wcześniej? Co obieraliśmy? Gdzie? Co? Gdzie? Ziemniaki. Mhm. Cześć, wiecie już? Tak. A jak długie te kopytka się kroi? Ile centymetrów? Dowiecie się w komentarzu, ale pokażę ile. Ale komentarze u mnie są u nas są zablokowane na kanale. To musisz ale powiedzieć. Trzeba dwa kroić. Dwa centymetry? Tak. Mhm. A ile to jest dwa centymetry? Czyli trzeba dwa kroić. A palca sobie jeszcze nie odkroiłeś? Nie. No to wszystko w porządku chyba. Ale to żeś kopyto ukroił, ojej. Trzeba podzielić te na mniejsze jeszcze. Na pół. O. O, nawet trzy wyszły. Dobrze, czy to jest koniec odcinka? Tak, do widzenia w następnym odcinku. I wiecie, ale później. Czyli jeszcze nie? To poczekaj, teraz taki mały gążek jak u pana Raczka. Tak. Jutro będzie drugi odcinek mojego odcinka z kopytkami. Pa! W następnym odcinku. Czyli trzeci odcinek, tak? Tak. I trzeci, i czwarty i jest koniec tego filmu. To w którym będzie gotowanie kopytek? Może dzisiaj. Ale w którym odcinku? Mhm. No to będziecie gotowi, no bo ja wstanę pierwszy. Kiedy? Ale po co wstaniesz? Rano? Tak. Za duże te kopytka, Tymek. Później skroję. Jak kopyta sarny. Akcja. Cześć, w następnym odcinku. W trzecim. W trzecim i potem robimy drugie kopytka, wiecie? Bo to są te kopytka co jutro, wiecie? Może wielosmakowe kopytka zrobimy, co? Tak. To jakie smaki zaproponujesz? Truskawkowe. I to jest czekoladowe i brokułowe. Brokułowe? I kalafiore. Kalafiorowe? Tak. Dobrze. A pomarańczowe może jakieś? Tak. Już nie z tego soku. A jakich nie polecasz? Pomarańczy. Jakich nie polecasz? Nie wiem, ale może będzie drugi odcinek. A jakich nie lubisz? Lubię. Kiedyś jadłem u babci z cynamonem, z cukrem i były pyszne. Czyli te z cynamonem i z cukrem polecasz? No, ale u babci to rozki, u dziadka Mariana, no bo oni są moimi, no bo oni są moją rodziną. Mhm. A co tu grzebiesz? To jest mąka. I po co ona jest? Żeby robić tę kopytkę, no wie. Żeby się do rąk nie kleiło chyba. Tak. Zobaczcie, co teraz robię. Miejsce na kopytka. Na następny raz zrobimy makaron, jak ci tak dobrze idzie. Co? Z
sam się nauczyłam od dziadka Mariana. On mi tak pokazywał, jakaś podporka sobie i potem... Jednak nie sypi tam tej mączki już. No ale już! Mama, już! Już koniec tego odcinku, Tymek, ale zobacz. Będzie drugi odcinek tego. Czwarty. Moja? Tak, trzymasz? Może już? No, Tymek trzyma? Tak, ja muszę mu pomóc. No tak. Zobaczcie, są stare w garnku. W garnku co? Tak. I co się z nimi robi? Teraz gotują się. Wiecie. A po co? Jak wypływają na wierzch. Jak wypływają na wierzch. To są dobre. A. Trzeba je tylko pogotować chwilę. Ile? 5 minut. Tylko 5 minut? Tak. Wyciągamy. Trzeba pomieszać, żeby na dole się nie... Żeby nie przywarły, tak? Tak? Tak. Jak losowanie numerów lotu. Kopytka. Może bez mnie są. No bez ciebie. Proszę bardzo. Do zimnej wody? Tak. Żeby się nie kleiło, nie zależy. Można by tłuszczem je. Kształt mają mało może kopytkowy, aczkolwiek. I nie a. Nie, o nie. Cynamon. No cynamon. Ja mam cynamon. Ja posypię, bo jestem mistrzem. No dobra, ale jak posypię cukrem? Najpierw tylko cukier. Trochę. Dobra. Cynamon też? Trochę, Tymek, miał być po całości. Już? Ej. Już? Tyle tylko. No. Za dużo. Daj no to. Ja nie chciałem, żebyś mi posypał, wiesz? No wiem. Dziś chcę spróbować tym. Żebyś tego cukru to już nie rozsypał też po całości. I gaga. A ty mniejszej już nie mogłeś? O, ale już. No jak, panie kucharzu? Dobry? Dobre. Dobrze. I dobrze, takie wczesne jak my. Najpierw połknij, a później mów, bo nic nikt nie zrozumiał. Napiszcie w komentarzu. Połknij. Napiszcie w komentarzu, jak zrobić te kopytka, to wtedy dowiecie się, jak my zrobiliśmy je, a wtedy... Wam też, wtedy będą takie same jak my zrobiliśmy, okej? Okay? Zrobicie tak? No to pa, w następnym odcinku!